Wiadomość od Niego. Czyli co On chce Ci teraz powiedzieć, właśnie w tej chwili, co chciałby Ci przekazać? Być może jest to niemożliwe, być może nie odzywacie się do siebie, macie jakieś problemy, być może macie kryzys, ciche dni. Witam wszystkich serdecznie. Oczywiście macie różne historie, różne problemy w Waszych związkach. Zobaczmy, co Wasz partner, Wasza partnerka, Wasza ukochana osoba, za którą tęsknicie, o której myślicie, co ta osoba chce Wam dzisiaj przekazać. Oczywiście witam serdecznie. Subskrybujcie mój kanał, proszę, z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali nowe powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych filmikach. Również zapraszam do komentowania. Piszcie, czy te karty z Wami rezonują. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i piszcie mi na mój e-mail, jeśli pragniecie ode mnie dostać wróżbę indywidualną. Oczywiście wróżby indywidualne są dokładniejsze, opierają się na Waszych datach urodzenia i Waszych zdjęciach oraz konkretnych pytaniach do kart. Zapraszam, napiszcie e-maila, a ja odpiszę Wam o warunkach takich wróżb. Mój e-mail znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam. Kochani, dzisiaj do wyboru trzy karty. Także wybierzcie numer 1, 2 lub 3. I zaczynamy. Wiadomość od Twojej osoby ukochanej. Karta numer 1. Freiheit. Nichts kann dich aufhalten. Czyli wolność. Nic nie może Ciebie zatrzymać. Poczuj się wolna. I wszystkie swoje pomysły, marzenia realizuj. Nie może Cię nic zatrzymać, zablokować. Spełniasz swoje marzenia, jesteś szczęśliwa. Wolna, jak ptak. Czyli co chce Ci przekazać przez to Twój partner? Chce Ci przekazać, że masz wszelką wolność, być może by rozwinąć te emocje, te uczucia, tę relację, by nie blokować, by nie szukać jakby dziury w całym. Jesteś wolna, by się kochać, by przeżywać namiętność, by przeżywać piękne, romantyczne chwile. Nie blokuj. Dziękuję grupie numer 1. I zapraszam grupę numer 2. Liebe. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Miłość. Kiedy miłość jest odpowiedzią, po co stawiać jeszcze pytania? Czyli kochani, Twoja osoba ukochana czuje miłość i pragnie, byście nie stawiali zbędnych pytań, byście nie wątpili, byście nie utrudniali. Miłość jest tutaj w powietrzu. Miłość jest to uczucie, które Wasza osoba ukochana chce Wam przekazać. Jakże to piękna karta. Pełna czerwonych płatków róż. Pełna uczucia miłości. Nie zadawajcie zbędnych, denerwujących, frustrujących pytań. Nie wątpijcie. Czy nie wątpcie, przepraszam. Bądźcie zapewnieni, że ta osoba Was kocha. Dziękuję grupie drugiej. Zapraszam grupę trzecią. Du willst etwas aufbiegen und brechen erzwingen.
last ending zeit. Zeit jest tutaj, znaczy czas. Czas jest tutaj tytułem tej karty. Czyli czas. Nie rób niczego na siłę, na przymus. Nie zmuszaj niczego i nikogo. Tylko zostaw tym sprawom czas. Czas potrzebny do rozwoju wszystkich emocji, wszystkich uczuć. Czas do tego, byście wiedzieli, że ze sobą tęsknicie, że siebie pragniecie, że siebie kochacie, że chcecie ze sobą być. Zostaw czas, by sprawy potoczyły się, płynęły jak rzeka. Na niektóre sprawy potrzebny jest czas dla rozwoju, głębi, uczuć. Więc czas dla rozwoju tej relacji jest tutaj bardzo ważny, jest istotny, być może najważniejszy i zostaw tym sprawom właśnie odpowiedni czas. Nic nie przyspieszaj, nic nie przymuszaj, nie rób żadnej presji. Właśnie takie trzy przesłania prosto z serca. Chcę wam powiedzieć, wasza osoba ukochana. Napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tym przesłaniu. Czy to rezonuje? Dziękuję. I do usłyszenia już wkrótce.